Już teraz, na żywo, dogrywka w sieci, tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Henryk Mercik, wicemarszałek województwa, lider Śląskiej Partii Regionalnej jest naszym gościem. Witam panu. Po raz drugi. Panie marszałku, jesienią startujecie pod szyldem SPR w wyborach samorządowych, tak. To pewne. To pewne. I wasz cel w sejmiku to jaki wynik? No lepszy niż to, co w tej chwili posiadamy. Posiadamy, myślę, znaczy no, lepszy, bo ten wynik, który osiągnęliśmy w ostatnich wyborach, myślę, jest bardzo dobry, bo proszę spojrzeć na całą scenę krajową, polityczną. 4 mandaty w sejmiku. No myślę, że dla regionalistów to jest bardzo dobry wynik w kraju, który jest krajem centralistycznym. A nie jest to, którego już nie przebijecie? To znaczy, myślę, że nie. Jestem przekonany, że nie. I myślę, że to rozszerzenie formuły właśnie takie, żeby pozyskać inne śląskie środowiska, a tutaj powiem tak, mamy duże bogactwo środowisk regionalnych i chcemy, żeby ta partia była taką otwartą platformą dla tych, którzy wierzą w regionalizm, wierzą w samorząd. I myślę, że w ogóle wyjątkową cechą naszego województwa jest to, że te środowiska śląskie chociażby są reprezentowane przez bardzo wiele różnych organizacji. Nie przesadzajmy, Związek Górnośląski dramatycznie wystąpił z tej partii. To znaczy, powiem tak, nie wystąpił Związek Górnośląski, bo mamy cały czas zaangażowanych wiele osób ze Związku Górnośląskiego z różnych poziomów. Pamiętam, że prezes Franki nakazał swoim członkom po prostu. No to jest oczywiście komiczne, bo w stowarzyszeniu nie można czegoś takiego nakazać, to jest jasne. Zaapelował? No może zaapelował, tak? Natomiast apel okazał się nie do końca skuteczny. Czyli macie renegatów ze Związku Górnośląskiego? Nie, mamy rozsądnie myślących regionalistów, którzy stawiają na regionalną formację, a nie stawiają na partię ogólnopolską, bo jak wiemy, no Grzegorz Franki postawił na jedną z dużych partii ogólnopolskich. Widział pan ostatni sondaż wyborczy na łamach Dziennika Zachodniego? Tak, widziałem. Raś, jeszcze Raś, a nie SPR, dostał 7,7% głosów. No nieźle, ale gorzej niż w poprzednich wyborach. Ja myślę, że to jest pewne niedoszacowanie i że w wyborach pokażemy, że stać nas na więcej. Raz w poprzednich wyborach ponad 8%? No, to był wasz wynik w poprzednich wyborach do sejmiku? Ja teraz dokładnie... Około 8%, więc powiedzmy cały czas mniej więcej poruszamy się w tych samych wartościach, tak? Poparcie. Ja myślę, że to jest też ten sens budowy Śląskiej Partii Regionalnej. Dlaczego na SPR mieliby głosować ludzie, którzy do tej pory nie głosowali z różnych powodów na razie? No, odpowiedź jest dość prosta, tak? Myślę, że po prostu SPR jest taką trochę szerszą formułą i jest formułą polityczną, to znaczy Raś to był start jednego z wyrazistych bardzo, ale jednego z tych dużych stowarzyszeń górnośląskich, no w zasadzie są dwa, tak? To był polityczny start. No myślę, że sukces wielki, bo to nie była partia, to nie była formacja polityczna, a stowarzyszenie postanowiło wystartować do sejmiku i ja tylko przypomnę, że to nie jest pierwsze zwycięstwo, my jesteśmy już prawie 8 lat w sejmiku, czyli dwie kadencje i cały czas z tym samym stanem posiadania 4 radnych, czyli myślę, że jak na regionalistów, jak na kogoś, kto startował z zupełnie innej pozycji niż inne formacje, to jest taka historia sukcesu po prostu. Co zamierzacie robić inaczej niż Raś w SPR? To znaczy, przede wszystkim jest to zaproszenie dla ludzi spoza środowiska Ruchu Autonomii Śląska do działania na rzecz regionalnej polityki, żeby oni mogli się zaktywizować, dlatego że wielu osób nie działało w polityce, działając na polu różnych stowarzyszeń, nie działali w polityce, dlatego że nie interesowały ich duże partie, ale też nie byli członkami stowarzyszenia Raś, to było pewne zawężenie. Natomiast Śląska Partia Regionalna to nie jest tylko Raś, absolutnie tak nie jest, od początku tak nie było. To są ludzie zainteresowani budową regionalnej formacji politycznej. O tym się mówiło od lat w wielu miejscach w Polsce, natomiast no, ja nie ukrywałem, że jeżeli w ogóle kiedykolwiek powstanie partia regionalna w tym kraju, to pierwsza powstanie tu w województwie śląskim. Panie marszałku, na pierwszy rzut oka nowa partia niewiele różni się od Raś, właściwie powstaje na fundamentach Raś. Jej szefem będzie wiceprzewodniczący Raś, czyli pan zapewne.
Wokół niej są ludzie, którzy do tej pory byli albo czynnie zaangażowani w RAŚ, albo byli jej sympatykami ruchu Autonomii Śląska. Więc ta różnica jest bardzo subtelna, redaktorze, panie marszałku. To nie jest subtelna różnica. To jest, uważam, nowe otwarcie. Natomiast, panie redaktorze, sama zmiana szyldu nie zmienia, panie redaktorze, jeżeli się odnosi sukces, to się z tego sukcesu korzysta i się nie zapomina o ludziach, którzy się do tego sukcesu przyczynili. Dlatego też, skoro odnieśliśmy sukces, dwa razy weszliśmy do sejmiku i wszyscy uważają to za rzecz wyjątkową. Niektórzy nawet się tego boją w jakiś sposób. Ale, panie marszałku, nikt tego nie neguje. Tylko pytanie, czy jest różnica faktycznie? Jest, natomiast na tym sukcesie trzeba budować. Trzeba budować na tym sukcesie i trzeba budować na tych ludziach w dużej części, którzy ten sukces osiągnęli. Dlatego, że to oni gwarantują, że osiągniemy kolejny sukces. I to my, jako RAŚ, jedyni mamy doświadczenie współrządzania województwem, skutecznego współrządzania województwem, działania w różnych komisjach, działania na poziomie samorządu regionalnego. Czemu, panie marszałku, nie uczestniczył w ogłaszaniu waszego kolejnego, właśnie pierwszego sukcesu SPR, czyli Jerzy Gorzelik rozmawiał o takich właśnie tematach, jak regionalna polityka w tym samym czasie w Poznaniu, więc nie mógł być w dwóch miejscach, nie ma daru bilokacji. Niektórzy politycy podobno mają, ale on nie. Będzie lista SPR do sejmiku, to pewne, a co z wyborami w miastach? W Katowicach, w Gliwicach, w Bytomiu? No tutaj oczywiście są możliwe różne scenariusze. Są możliwe scenariusze wystawiania własnych list, co robił też RAŚ, ale też możliwa jest współpraca z bezpartyjnymi, przede wszystkim bezpartyjnymi prezydentami, bezpartyjnymi ugrupowaniami, czy pozapartyjnymi w miastach, tymi, które są lokalne. To jest dla nas jakby podstawowa. Są miasta, w których na pewno wystawicie swoją listę swoich kandydatów na prezydentów? No myślę, za wcześnie jeszcze o tym mówić, ale są takie miasta. Miasta, tak. Za wcześnie? No, mamy maj, panie marszałku. Wybory to już pół roku, mniej niż pół roku zostało. Poczekajmy, wyłonione zostaną władze partii, zadecydują. Natomiast czy coś robimy w tej sprawie? Tak, no mamy już przeprowadzonych szereg rozmów i... Ilu członków ma dzisiaj SPR na dzień dzisiejszy tak zwany? Ile to? Miesiąc po rejestracji niecały. No, po ogłoszeniu... Jakiś tydzień. Jakiś tydzień, to jak spotkamy się następnym razem, to powiem dokładnie. Nie mam danych na dzień dzisiejszy. Zapisy trwają. Znaczy, ja myślę, że zainteresowanie jest bardzo duże, o czym świadczy frekwencja na konwencji w Teatrze Śląskim. No i to, żeśmy zebrali po prostu, jak to się mówi, od szlagu podpisy. W zasadzie to, co zostało ogłoszone na Marszu Autonomii, przerodziło się w podpisy. No, praktycznie w jeden dzień, to myślę, że świadczy to dobrze o dynamice tego. Głosy do sejmiku będą liczyć się, jak wiemy, doskonale z całego województwa. No, już widzę ten wasz spektakularny wynik poza Śląskiem. To znaczy, województwo ma specyficzny kształt, ale ja powiem tak. Nie tylko w śląskiej części tego województwa działają regionaliści. I nie tylko w naszej części województwa ludzie są przekonani, że nie da się rządzić Polską bez silnych regionów. Nie da się, to jest za duży kraj. Nie da się rządzić na poziomie Warszawy i na poziomie gminy. Tak można może Węgrami zarządzać, bo Viktor Orban jest tu dla niektórych wzorem. Proszę spojrzeć na mapę. Różnica skali jest bardzo widoczna. To są zupełnie różne kraje. A jest jakikolwiek powód, dla którego mieszkańcy Zagłębia mieliby głosować na Śląską Partię Regionalną? No chociażby dlatego, żeby stać i żeby ktoś z Zagłębia mógł się stać częścią regionalnej formacji na regionalnej scenie. No to liczycie na to, że Zagłębiacy wejdą na listę Śląskiej Partii? Myślę, że jesteśmy zupełnie otwarci na to. Dlatego, że proszę zauważyć, że w tej chwili w Zagłębiu wiele osób poszukuje swojej tożsamości, tej takiej odrębności kulturowej. Ja się z tego bardzo cieszę, bo uważam, że nie ma nic lepszego jak znajomość własnej historii, specyfiki własnej historii, a to też nie jest jedna papka, tak? Historia Zagłębia różni się zupełnie od historii też innej części Polski, więc też ja wrócę do tego jednak, że ludzie powinni wiedzieć, że dla
sprawnego rozwoju tego kraju, żeby województwo śląskie, już mówiąc w skali całego województwa, ze wszystkimi jego częściami, mogło się rozwijać, żeby mogło wyjść z tej takiej chwilowej zadyszki, której dostało na tle innych regionów w związku z likwidacją przemysłu i tak dalej, niezbędny jest silny samorząd regionalny. Absolutnie niezbędny. To nie ma być ktoś, kto będzie wykonywał polecenia centrali. My mamy być partnerem. Dziś on nie jest silny? No ja myślę, że on jest silny dlatego, że jest ten komponent regionalny. Tym jest silny. To stabilizuje dużo koalicję. Dużo przypisujecie, panie marszałku. No absolutnie, ale to proszę zapytać innych. To my stabilizujemy tę koalicję. Jestem o tym absolutnie przekonany. Solidnie pracujemy, jesteśmy rozsądni. Osiągamy konkretne cele, więc myślę, ciekawa, że taki... Ciekawa diagnoza. Na koniec zapytam jeszcze na sam koniec. Przeciekające Muzeum Śląskie pan widział, panie marszałku? No, nie tak dawno na komisji oceniającej. No i to widok niepokojący, przerażający. Czy pani dyrektor muzeum trochę buduje atmosferę grozy? No, najlepiej wie o tym wszystkim pani dyrektor. Natomiast uspokajam, że Muzeum Śląskie się nie wali. Potwierdza pan, że władze województwa wiedziały o tych problemach? Znaczy, na bieżąco? O tych problemach, które są problemami nowych budynków, niepowtarzalnych, że tak powiem, no i pewnej nierzetelności niektórych, tak, wykonawców, to wiedzieliśmy oczywiście. Natomiast to powiem tak, nie chcę tego ani umniejszać, umniejszać problemu? Pompować, tak. Problem jest, bo to jest problem... Pompować to podobno wodę tam trzeba. Nie, no panie dyrektorze, problem jest, dlatego że zostały wydane publiczne pieniądze i jeżeli ktoś zrobił coś źle, to powinien po prostu część z tych pieniędzy oddać. Prosta sprawa. Dlatego się idzie do sądu, żeby o tym dyskutować. Jeżeli jesteśmy przekonani, że ktoś nam zrobił źle, to mówimy, nie należy ci się cała kwota zapłaty, albo musisz te usterki poprawić, tak? Poprawić je skutecznie, absolutnie skutecznie. Sąd o tym Alicja Knast utrzymuje między innymi, że muzeum dziś lepiej byłoby zburzyć i zbudować od nowa. Jakie to świadectwo wystawia ludziom, którzy rządzą do dzisiaj województwem i nadzorowali tę inwestycję? To jest pytanie też, które już pojawia nie się wiem, czy tak powiedziała, w narracji opozycji. Nie wiem, czy tak powiedziała Alicja Knast. Mówienie, że należy zburzyć, to zburzmy tak samo skocznie Adama Małysza w Wiśle. Co jeszcze możemy zburzyć? No bardzo wiele rzeczy. Moglibyśmy tak iść krok po kroku. Zburzmy Stadion Narodowy w Warszawie. Jakie świadectwo, panie marszałku, to wystawia, Każdy władzą województwa? Każdy z tych obiektów, no to nie ma w ogóle żadnego związku. To, co się pokazało w pozwie z tym, co robią władze województwa, dlatego że to jest, myślę, problem pewnej narracji, tak? Bo na pewno nie jest to problem faktów. Henryk Mercik, wicemarszałek województwa, lider Śląskiej Partii Regionalnej, lider INSPE chyba trochę jeszcze. INSPE, tak. Był naszym gościem, dziękuję bardzo. Tak, mieliśmy partię INSPE i teraz wszystko się dokonało, więc kto wie, czas pokaże. Miłego dziękuję dnia, bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Radio Piekary.